Bez samorządu nie byłoby silnej, demokratycznej Polski. Bez samorządu nie byłoby silnej demokracji, dlatego że to samorząd sprawia, że władza jest blisko obywateli, że łatwo ją rozliczyć. A samorząd nie stworzył się sam. Gdyby nie profesor Regulski, gdyby nie profesor Stępień, nie mielibyśmy w Polsce samorządu. I dlatego tak bardzo się cieszę, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej funkcjonuje już od 30 lat, bo dzięki niej mamy zaplecze intelektualne dla polskiego samorządu. Życzę wielu, wielu lat owocnej pracy.